Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam Was na nowy film, na coś innego niż do tej pory, a będzie to przygotowanie deserków na imprezę dziecięcą, więc zupełnie coś innego, ale może akurat Wam się to przyda. Wiadomo, że tego typu przekąski, deserki sprawdzą się nie tylko na imprezach typowo dziecięcych, ale na wszelakich innych, bo myślę, że każdy lubi coś słodkiego, coś dobrego. Wybrałam 5 rzeczy, 5, chyba 5, policzmy, szyszki, cake popsy, babeczki, malinową chmurkę w formie mini deserku i kopiec kreta w formie mini deserku, więc z tym będziemy działać, zobaczymy jak mi to wyjdzie, trzymajcie kciuki. Zabawę zaczniemy od zrobienia cake popsów, czyli takich lizaków z ciasta i będziemy do tego potrzebować nutelli, mascarpone, biszkoptów, ale może być też jakieś ciasto babkowe i co? Potem oczywiście bardzo ważna jest polewa i są dekoracje, więc będziemy rozpuszczać czekoladę. Ja najczęściej rozpuszczam czekoladę w odrobince mleka. Dodaję ze 2 łyżki kakao takiego prawdziwego i do tego posypka. Posypki mam takie, mogą to też być wiórki, jakieś orzechy, co tam lubicie. I mam też o, taką, to jest w ogóle ulubiony element pracy w kuchni moich dziewczyn, czyli właśnie dekorowanie i używanie posypki. No i co, tutaj większej filozofii nie mamy, łączymy proporcje najlepiej w mikserze planetarnym, który pięknie nam wszystko połączy i będziemy formować kulki, które potem nadziewamy na słomki. Okej, no i dobra, przechodzimy do tych proporcji. Ja mam wagę kuchenną. Nutelli damy tak z 70 gramów. Połowę serka mascarpone takiego 250. I będziemy do tego dorzucać pokruszone biszkopty. I ja to robię tak, wiecie, powoli właśnie, żeby ładnie się wszystko połączyło i kontroluję, czy za mało, czy za dużo, ale tych biszkoptów tak około 400 gramów zużyjemy, więc wrzucam nutellę. Ale dzisiaj trafiliśmy na taką gigapaczkę, ale ona się nie zmarnuje. Dobra, mam prawie 60. No i dobra, kruszę biszkopty. Najpierw zużyję te, które mieliśmy wcześniej otwarte. Mamy pełną michę, więc idziemy teraz do mojego przyjaciela, czyli miksera planetarnego, który nam wszystko pięknie połączy, a potem ciasto będziemy chłodzić tak z pół godzinki w zamrażarce. Zrobiliśmy test, bo przy którymś razie mi nie wyszły. W każdym razie musiałam trochę zwiększyć proporcje. Mascarpone dałam ze 140. A nutelli poszło ze 100, bo niestety tamte nie połączyły wszystkiego, więc dorzucałam. Okej, idziemy od razu za ciosem i bierzemy się za babeczki. Babeczki wykorzystam też do zrobienia malinowej chmurki. Niby na dnie powinny znaleźć się herbatniki według przepisu, ale zrobimy taką moją wersję i po prostu, wiecie, położymy właśnie babeczki na dno. Zaraz rozpuszczam też galaretkę, mam nadzieję, że w miarę mi wszystkiego starczy. No i zrobimy już takie, wiecie, te prawilne babeczki. Babeczki będą bez żadnego farszu, po prostu stwierdziłam, że co? Że zrobimy je o smaku waniliowym. Zatem lecimy. Mam tutaj oczywiście jajko, jest aromat waniliowy, mam mąkę, mleko, pół szklanki oleju, tu mam proszek do pieczenia, mąkę ziemniaczaną, sodę oczyszczoną, jeszcze cukier oczywiście będzie potrzebny i z tego będziemy zaraz kręcić babeczki.
Więc tak, w związku z tym, że ja będę robić podwójną porcję, potrzebujemy tak szklanki oleju. Pik. Będziemy potrzebować dwóch szklanek mleka. I to jest generalnie, wiecie, opcja dla mega wygodnych, bo można w sumie to wszystko zabełtać łyżką. Nie trzeba się bawić jakieś miksowanie. Pik. Szklanka jedna. Pyk. Szklanka druga. Teraz tak, dwie łyżeczki proszku do pieczenia wrzućmy. Jedna. Druga. Łyżeczkę sody. Taka płaska, to dorzućmy jeszcze tyćko. I tak, będziemy potrzebować 4 łyżek mąki ziemniaczanej, nawet w sumie 5 możemy, bo ostatnio jak robiłam, to wyszły trochę takie przyrzadkie to ciasto, więc wrzućmy może 5. 1. 2. 3. 4. I 5. Dodaję aromecik. Dodajemy 2 jajka. I 3 szklanki mąki. Że wszędzie mam w ogóle łyżki pozostawiane. Zamieszajmy teraz wszystko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tylko ja chyba jednak skorzystam z miksera, bo wiem, że dzięki temu wszystko pięknie mi się połączy. No i dobra, tak jak widać, temperatura na 175 stopni i ustawmy na takie 15 minut, jak coś to przetrzymamy jeszcze ze 3. Pyk. Babeczki są jak widać upieczone, robią jeszcze test przy pomocy patyczka, ale są, że tak powiem, suche w środku, więc pozostaje nam zrobić polewę. Polewa będzie z proszku różowa, do tego posypka i myślę, że będzie pięknie. Ok, skoro babeczki są już praktycznie gotowe, tak jak wspomniałam, wykorzystam je, żeby wyłożyć dno deseru malinowa chmurka i będę przygotowywać malinową chmurkę z malin. Mam tutaj 2 opakowania po 200 gramów z galaretki malinowej i z galaretki truskawkowej, ale nie mam po prostu drugiej malinowej. Nie wiem, czemu myślałam, że jest mi potrzebna jedna galaretka, a byłam jeszcze w sklepie przed chwilą. Więc połączymy. Trudno, coś na pewno z tego wyjdzie. Zatem rozpuszczam nie w pół litrze, tak jak sugeruje producent, tylko w 400 ml, żeby ona właśnie była taka dość mocno, wiecie, ściśnięta. I przy okazji jeszcze zaraz zrobię polewę.
Okay, teraz myk jest taki, że deserki robimy z babeczek, czyli kruszymy babeczkę do pojemniczka, tak nie za dużo. Kończymy robić pierwszy deser i w zasadzie drugi też, bo z tego zrobimy masę kremową do dwóch deserów, czyli właśnie do malinowej chmurki i do kopca kreta. Najpierw ubiję śmietanę 30, mam tą z Biedronki 330 ml. Dorzucę potem cukier i potem dorzucę mascarpone i wiem, że dużo osób w ogóle poleca, żeby... Za szybko chcę. Żeby korzystać z śmietany 36%, ale powiem Wam, że nauczona doświadczeniem i też trochę kierując się doświadczeniem mojej mamy, stawiam na śmietanę 30, bo 36 bardzo często mi się ważyła. Moja mama też mówiła, że jednak woli tą 30, bo ona jest po prostu bezpieczniejsza i muszę powiedzieć, że faktycznie jestem dużo racji. I jeszcze tutaj taka ciekawostka, wiecie, że mi ubijanie śmietany wychodziło dobrze, w sensie tej 30, bez podtekstów. I kiedyś właśnie chyba Kasia z LGS-ów mówiła, że trzeba uważać, żeby tej śmietany nie przebić. I ja od tego czasu ciągle miałam w głowie ten tekst, że muszę uważać, żeby nie przebić, muszę uważać, żeby nie przebić. I że parę razy nagle od tego momentu zaczęłam tą śmietanę faktycznie przebijać. Więc mam nadzieję, że tym razem wyjdzie mi super, bo już nie bardzo mam opcję, żeby, wiecie, gonić do sklepu, bo po prostu mi się nie chce. No, także taka ciekawostka. Nie wiem, jak to wyjdzie ilościowo, w każdym razie trochę oszukałam system i do resztki tego ciasta babeczkowego dodałam trochę kakao, więc teraz znowu będę kruszyć i robimy kopczyk kreta. Do tego bananki, pokroimy w ćwiarteczki, krem i posypiemy to tartą czekoladą i wydaje mi się, że będzie bomba. Wybaczcie, że tak mało insta-friendly, ale chciałam Wam pokazać. Mam takie deserki, trochę tego ciasta, dalej mamy bananki, krem, posypka z czekolady, do tego mini łyżeczki. Myślę, że będzie spoko. Zabieramy się teraz za prawdziwego klasyka, którego myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać, a w roli głównej resztę. Preparowany, czyli wiadomo, co będzie robione. No, szyszunie. Ja robię szyszunie z masy krówkowej, nie z krówek. Do tego ryż, trochę masła i po prostu powstaje coś tak pysznego, że na bank jeszcze na dobry sens zjem sobie ze trzy takie szyszki, bo uwielbiam. Pamiętam, jak u mnie w podstawówce był sklepik, gdzie właśnie sprzedawali szyszki i one były perfekte, po prostu idealne. Więc zabieram się teraz i szyszki pewnie będę wkładać do właśnie do papilotek od babeczek, żeby, wiecie, były tak każda oddzielnie ładnie ułożona.
Mamy to po paru ładnych godzinach i po dodaniu żelatyny. Galaretka w końcu dodaje się do tego, żeby trafić do pucharków. Witam się z Wami kolejnego dnia i zabieram się za ostatni etap pracy, czyli będziemy kończyć malinową chmurkę. I w sumie powtarzamy to samo co przy kopcu kreta. Będę miksować śmietankę 30 najpierw, potem dodaję cukier puder i dodaję go bardzo na oko, ale delikatnie, czyli tak po łyżeczce. I kiedy już ta śmietana będzie taka, wiecie, to dorzucam po łyżeczce mascarpone, aż wszystko się ładnie połączy, krem zrobi się gęsty i będę wykładać wszystko do tych kieliszków. I co? Będziemy potem dekorować to skruszoną bezą i voilà!